Witam Was bardzo serdecznie w programie Wyjdź z uzależnienia, wróć do życia. W dzisiejszym odcinku porozmawiam z Moniką Lulińską, specjalistką w dziedzinie terapii uzależnień. Temat dzisiejszego live'a to zmień swoje życie w 2022 roku. Jaki jest czas najlepszy? Czas na zmianę? Jak to zrobić? Kto może w tym pomóc? O tym wszystkim będziemy rozmawiały w dzisiejszym odcinku. Wy tymczasem, kochani, napiszcie, gdzie teraz jesteście, z jakiego miejsca nas oglądacie. Bardzo proszę. Przypomnę tylko, że jeśli macie jakieś pytania, to proszę napiszcie nam w komentarzach. Bardzo Was do tego zachęcam. Wiele osób rozpoczyna nowy rok z postanowieniem wprowadzenia zmian w swoim życiu. Początek roku zawsze kojarzy mi się właśnie z początkiem czegoś nowego. To jak taka czysta karta niezapisana i od każdego z nas zależy, jak te karty zapiszemy. Jak dla mnie jest to bardzo dobry czas na zaplanowanie, a potem zaangażowane działanie w kierunku zmiany w wielu obszarach życia. Z moich obserwacji wynika też, że takie podejście dotyczy wielu osób, w tym wielu naszych pacjentów, tych, którzy już podjęli terapię, pracują nad zmianą i trzeźwością, jak i tych, którzy dopiero z nowym rokiem podejmują decyzję o terapii, leczeniu i zerwaniu z nałogiem. Z mojego doświadczenia również wynika, że nowy rok motywuje pacjentów do podjęcia terapii w ośrodku. Kochani, każdy z Was może wziąć życie w swoje ręce, podejmować dobre decyzje, które prowadzą do dobrej zmiany. Jest to odpowiedni czas, aby zrobić sobie rachunek i przewartościować swoje życie. Jest to również moment służący takiej refleksji, z czym kończę ten rok, co udało mi się osiągnąć w tym roku, co było mniej udane, do jakich zmian muszę się bardziej przygotować i przyłożyć. Gdzie jestem, a gdzie chciałbym być? Dokładnie, mam podobnie jak ty, Agnieszko, z takim myśleniem odnośnie zmiany. Natomiast mam też na uwadze pacjentów uzależnionych i zarówno ten czas podsumowań, czas końca roku. Z jednej strony jest takim czasem, w którym towarzyszy nam myślenie o sukcesach, o powodzeniach, o tym, co dobrego nas w tym roku spotkało. Z drugiej strony często pacjentom uzależnionym towarzyszy takie poczucie właśnie straty czasu. Bardzo dużo jest takich myśli, takich emocji w kierunku poczucia winy, złości na siebie, poczucia wstydu. Właśnie niedaleko jak wczoraj przeprowadzałam jedną z takich sesji online, w której pacjenci, mimo że rozpoczęli całkiem niedawno taki proces zmiany i terapii, to znaczy w ostatnim kwartale tego roku, to jednak trudno im było dostrzec te pozytywne zmiany, które zaszły przez te 2-3 miesiące terapii i własnej takiej pracy nad sobą, ponieważ patrzyli przez pryzmat całego roku i dostrzegali właściwie sporo czasu, które przeznaczane było na sprawy związane z uzależnieniem. Bardzo towarzyszył im taki pesymistyczny wizerunek ich życia. Właściwie trudności w dostrzeganiu tych decyzji, które podjęli na przełomie tego ostatniego okresu. Dużo złości na siebie, dużo złości na właściwie czas przeznaczony na zarówno samą konsumpcję związaną z substancjami psychoaktywnymi, ale też czas dochodzenia do siebie po piciu, po zażywaniu. I trudno było faktycznie dostrzec takie pozytywne efekty, pozytywną zmianę. Stąd taki wniosek też nam się pojawił, że właściwie często pacjentom towarzyszy taka pesymistyczna wizja tego roku i trudności w dostrzeżeniu właśnie tego, co dobre i wartościowe. Stąd
pewnie takim dobrym momentem na zmianę jest rozpoczęcie go wraz z rozpoczęciem roku, tak aby móc pod koniec tego roku zrobić sobie taki efektywny rachunek swojego życia, bilans swojego życia, w którym można dostrzec pozytywne zmiany, przyjemne efekty, które zostały wprowadzone przez daną osobę. Czyli mówisz o tym, że takim dobrym momentem na podjęcie decyzji właśnie dla osób uzależnionych odnośnie podjęcia terapii jest nowy rok, ponieważ wszystko, jakby tak jak powiedziałam też wcześniej, tak, o tej niezapisanej karcie, że wszystko mogą zacząć od nowa, tak, że to jest taki początek, początku ich zmiany, ich nowego życia. Tak, myślę, że generalnie pewnie każdy moment jest dobry na zmianę, ale z drugiej strony tak jest, że ten czas, kiedy kończy się dany rok, sprzyja pewnym refleksjom. Każdy z nas patrzy na swoje życie, patrzy na ten rok, który właściwie mija. I z jednej strony jest to czas podsumowań, takiego bilansu, i w pewien sposób trochę głośno jest o podsumowaniu tego roku, ale też o postanowieniach noworocznych. Sporo portali takich psychologicznych również ten temat porusza. I również my w terapii taki szczególny akcent też na to kładziemy, żeby w podsumowaniu roku nie tylko mieć taki bilans jednoznaczny, czyli negatywny, czy też pozytywny, ale widzieć też jedną i drugą stronę właściwie zarówno wprowadzanych zmian, swoich sukcesów, celów, ale również to, co pewnie było trudne, to, co stanowiło pewne przeszkody w realizacji zamierzeń, czy też celów, ponieważ te refleksje i te wnioski mogą być przydatne w kolejnym roku, który się zbliża. Jesteśmy mądrzejsi, bogatsi o różne doświadczenia, wyciągnęliśmy wiele wniosków z różnych naszych porażek, z różnych naszych trudności, które się pojawiły, co może sprzyjać temu, że te cele w tym kolejnym roku będą bardziej efektywne i będziemy go podsumować z takim pozytywnym, przyjemnym dla nas bilansem, gdy ten rok się będzie kończył. Więc Monika, wielu pacjentów pyta się, jak to zrobić, tak? Jak w ogóle zacząć, tak, tą zmianę, ale też tak jak obserwujemy naszych pacjentów, to mają coś takiego, że jak już zaczynają trzeźwieć, tak, i zaczynają widzieć, co by chcieli zmienić, to tak szybko by to chcieli właśnie zmienić, tak pędzą, tak? Tak chcą nadgonić ten czas, że często za dużo na siebie biorą i wtedy też się bardzo frustrują, że im to nie wychodzi, więc jak to zrobić? Dokładnie tak jak mówisz, z jednej strony jest potrzeba szybkiego nadrobienia różnych strat, z drugiej strony jest tak, że pacjenci mają taką trudność, nie mówię, że wszyscy, ale pewnie pojawia się to u jakiejś części pacjentów, że myślą daleko, bardzo w przód, mają takie myślenie bardzo przyszłościowe, które jest często pokryte dużym lękiem. Sporo jest obaw, czy ja sobie poradzę w życiu na trzeźwo, jak moje dalsze życie na trzeźwo miałoby wyglądać, szczególnie u pacjentów młodych, którzy mają po 20 parę lat, 30, tak, myśląc o tym, ile jeszcze życia jest przed nimi, to wizja terapii ich przeraża. Z drugiej strony jest też tak, że o terapii mówi się często w takim długoterminowym procesie, że to trwa, że to nie jest tak od razu, co też w jakiś sposób wycofuje pacjentów. Ponadto pojawiają się czasem takie przekonania, że nie wiem, że ktoś po terapii nadal wrócił do zachowań nałogowych, co też w jakiś sposób wycofuje przed podjęciem takiego pierwszego kroku. Dlatego bliska jestem takiemu podejściu małych kroków, takich krótkoterminowych i dostrzegania takiego poczucia sprawczości, które sprawia i pozwala monitorować mój cel. Czyli stawiam sobie małe kroki, małe cele w tym długoterminowym celu, jakim jest terapia. Na przykład zastanawiam się nad tym,
właściwie po co mi ta terapia byłaby potrzebna, dlaczego chciałabym ją podjąć, co ona mogłaby zmienić w moim życiu, dlaczego ja tak właściwie jej potrzebuję. I to może być takie jedno pytanie, które sobie zadaję w ciągu dnia czy w ciągu wieczora, kiedy się nad tym zastanawiam. Ale może być to, mogą być to również takie konkretne działania, jak na przykład zapoznaję się z ofertą ośrodka terapeutycznego, szukam możliwej dla siebie formy terapii, czy ambulatoryjnej, czy stacjonarnej, czy online, szukam terapeuty, który odpowiadałby moim potrzebom, takiemu, szukam też terapeuty, który pracuje w takim nurcie, który odpowiada mi moim potrzebom i jakby takiemu mojemu sposobie na zmianę. Dlatego te małe kroki, czyli to, że wchodzę na daną stronę, że się zapoznaję, wykonuję telefon na przykład do ośrodka, gdzie mogę rozwiać różne swoje wątpliwości, zadać pytania, które mnie nurtują, na które być może teraz nie znam odpowiedzi, lub umawiam się na sesję indywidualną z terapeutą, w którym omawiam, co się właściwie dzieje w moim życiu i jakie formy terapii czy zmiany potrzebuję. Więc to są takie krótkoterminowe cele, a jednocześnie takie, które pozwalają dostrzec moje potrzeby, mój sens zmiany i wzmacniają takie poczucie właśnie własnej sprawczości. Monika, a co z osobami bliskimi, z współuzależnionymi? Często też dzwonią takie osoby albo przychodzą właśnie do ośrodka i mówią, no ja już nie mam siły, tak? Chcę coś zmienić i to mi nie wychodzi, tak? Ale na pytanie, czy zmienia pani działanie, czy zmienia pani coś w tym działaniu, tak? Czy pan? Okazuje się, że oczekują jakichś efektów, tak? Ale nie zmieniają nic w tym swoim zachowaniu, czy właśnie działaniu. Pracując z osobami współuzależnionymi, będącymi w relacji z osobami uzależnionymi, a więc z członkami rodzin, widzę często tak duże też zagubienie w obecnej sytuacji życiowej. To znaczy często bliscy nie wiedzą, w jaki sposób mogą pomóc czy osobie uzależnionej. Czy ich pomoc jest skuteczna, efektywna, czy to, co robią, sprzyja zmianie osobie uzależnionej, czy być może jej w jakiś sposób szkodzi. A z drugiej strony jakby nie mają też często dostępu do tego, że koncentrując się na pomaganiu osobie uzależnionej, zapominają też o swoich różnych potrzebach, o swoim życiu, o swoich celach. Dlatego to, co ważne i często też bliscy naszych pacjentów uzależnionych w ośrodku, decydują się też na takie sesje online na przykład, które pozwalają jakby przyjrzeć się temu, czy moje sposoby, czy moje działania są skuteczne wobec osoby uzależnionej, ale też jak ja mogę zmienić przede wszystkim swoje życie, jak mogę zadbać o siebie, jak ten czas, który przeznaczam na kontrolowanie osoby uzależnionej, mogę wykorzystać w trosce o siebie, o swoje potrzeby, o swoje wartości, ale też jak motywować, jak wspierać osobę uzależnioną w procesie zdrowienia. Właśnie temu służą terapie, czy też właśnie formy współpracy różnego typu terapeutycznej, które pozwalają przyjrzeć się sobie i określić też sposób zmiany dostosowany do potrzeb, do możliwości osób bliskich. Często też osoby, właśnie pacjenci, czy pacjenci uzależnieni, czy współuzależnieni pytają, czy jest taka możliwość, żeby osoba sama sobie poradziła. Bo kto może w tej zmianie pomóc pacjentowi? Znaczy są pewne, znamy też takie doświadczenia pacjentów, którzy w wyniku różnych działań, czy też w wyniku
jakby czegoś, co się wydarzyło czasem w ich życiu, dostrzegli taki sens i potrzebę zmiany. Jednak sporo osób korzysta z różnych form terapii, pomocy specjalisty, ale czasem zanim trafią do specjalisty, to duże znaczenie ma pomoc i wsparcie, które mogą udzielić również bliscy, poprzez też rozmowy motywujące, wspierające, określające kierunek czy też możliwości, z jakich może ich osoba bliska uzależniona skorzystać. Dlatego czasem zdarza się, że osoby bliskie mówią o różnych ofertach, o możliwościach terapii. Czasem jako pierwsze dzwonią do ośrodka, wypytując o to, jakby w jaki sposób przebiega terapia, jak wygląda taki pobyt w ośrodku, co już niejako sprzyja osobie uzależnionej, która może poznać te informacje ze strony osób bliskich, ale też osoby bliskie bardzo często motywują i wspierają, mówiąc też o roli, jaką pełni rodzina, chęci jej podtrzymania, mówią też o tym, co się może zmienić dzięki temu, że osoba bliska podejmie terapię. Natomiast oprócz osób bliskich, dużą rolę pełnią również grupy samopomocowe. Często osoby uzależnione też pierwsze kroki kierują w stronę meetingów, grup AA, NA, gdzie słysząc świadectwa innych osób długo zdrowiejących, mających długoletnią abstynencję, widzą sens trzeźwości i też trudności, które dana osoba miała na początku swojej terapii, z czym się zmagała, ale też w jaki sposób poradziła sobie z tymi zmaganiami, trudnościami i gdzie obecnie jest. Oprócz grup samopomocowych, oprócz rodziny, dużą rolę pełni również jak najbardziej sesje online czy sesje indywidualne, w których można bliżej przyjrzeć się wszelkim obawom, lękom pacjenta przed przyjściem do ośrodka. Bo myślę, że należy tu zauważyć, że nie wszyscy pacjenci, którzy przychodzą do ośrodka czy podejmują terapię, są na takim etapie działania i już pełnej motywacji do zmiany. Wielu jest pacjentów, którzy są w takiej fazie ambiwalencji, zastanawiają się nad zmianą, widzą zarówno jej plusy, jak i minusy. Są też i osoby, które nie widzą potrzeby terapii, ale słyszą od osób bliskich czy od rodzin, że to, co się dzieje w ich życiu, powoduje duże konsekwencje, trudności w codziennym funkcjonowaniu i na skutek tej rozmowy motywującej podejmują pierwsze kroki w kierunku terapii. Także możliwości, form wsparcia w tym procesie zmiany jest bardzo dużo i na pewno nie trzeba mieć pełnej decyzji, żeby rozpocząć terapię. Okej, okay, czyli jakby ten nadchodzący nasz nowy rok 2022 jest dobrym momentem na podjęcie terapii, na podjęcie zmiany w różnych obszarach życia każdego z nas. Jest też wiele, tak jak powiedziałam tutaj, powiedziałaś Monika, wiele osób, które wspierają, które mogą wspierać ten proces zmiany. Także zapraszamy, tak, osoby, które mają problem lub które mają w swoim otoczeniu osoby, które potrzebują tej zmiany, to zachęcamy do kontaktu, tak, do zadzwonienia, do rozmowy, na czym ta zmiana mogłaby wyglądać. Tak, jak najbardziej. Też tak sobie myślę, że odwiedzają też nas pacjenci, którzy już wcześniej rozpoczęli proces zmiany w poprzednich latach, dzielą się zmianą jakości swojego życia, mówią o doświadczeniach w relacjach rodzinnych, o takiej lepszej akceptacji siebie, zrozumieniu siebie, o poznaniu swoich mocnych stron, o tym, jak zaczynają się rozwijać, realizować różnego rodzaju swoje pasje, realizować się również zawodowo i
jakby też takim doskonałym momentem, czy takim, taką refleksją, która może skłonić do zastanowienia się nad tym, co w życiu można zmienić, czy jest to czas na zmiany. Jest takie ćwiczenie z kołem życia, w którym można zobaczyć, na ile czuję się usatysfakcjonowany z różnych obszarów życia i co bym chciał w tym obszarze zmienić. I to jest, myślę, takie niezwykle poruszające, kiedy pacjenci przyjeżdżają do ośrodka, mówią o swoich zmianach, czy też dzwonią, kontaktują się z nami w takim poczuciu, że właśnie kolejny rok był przeżyty w trzeźwości, można go podsumować tak pozytywnie dla siebie. Pewnie były trudności, ale jednocześnie była też duża troska o siebie i to cenne. Czyli ta jakość życia się poprawia w tych obszarach, tak? W obszarach rodziny, w obszarach pracy, w obszarach właśnie pasji, ale także w obszarze relacji, tak? Czy z bliskimi, czy też z przyjaciółmi. Osoby na nowo, tak, poznają swoje zainteresowania i dzielą się z nami, dzwoniąc bądź przyjeżdżając i odwiedzając nas w naszym ośrodku. To jest miłe i to jest takie wzmacniające dla nas, dla terapeutów. To jest nadzieja, tak, nadzieja na nowy rok. Że jesteśmy potrzebni i że ta praca nasza też jest potrzebna i zachęcamy do podjęcia tej zmiany. I tutaj jeszcze na nadchodzący rok, na ten 2022, chcieliśmy złożyć Wam wszystkim życzenia. Jest to nie tylko okres radości, ale właśnie również takiej zadumy nad tym, co minęło, i nad tym, co nas czeka. Tak więc dużo optymizmu, wiary w pogodne jutro i w nowym roku świat będzie dla Was pełen ciepła, radości, przyjaciół, a w Waszym domu nigdy nie zabraknie miłości i zrozumienia, i tego Wam życzymy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.